Katastrofa smoleńska na zawsze zmieniła wygląd państwa polskiego. Niewątpliwa tragedia podsyciła istniejące już podziały i wywołała wiele nowych wojen między wrogimi obozami politycznymi. Co roku politycy Prawa i Sprawiedliwości hucznie obchodzili rocznicę tego wydarzenia, w tym roku także postanowili oddać hołd zmarłym, pomimo prawa, które sami stworzyli. Odcisnęła piętno na wielu Polakach, nie tylko wśród rodzin tragicznie zmarłych osób. W obliczu panującej epidemii koronawirusa wszelkie uroczystości zostały odwoływane, okazało się jednak, że nie wszystkich dotyczą najnowsze obostrzenia. Potraktowana specjalnie była ogromną tragedią, tego nie kwestionuje nikt. Opinia publiczna zawrzała jednak w momencie, kiedy rządzący jawnie zignorowali prawo, które sami stworzyli i za którego nieprzestrzeganie grożą wysokie kary. Najbardziej oburzające jest jednak podkreślanie w komunikatach, jak ważne jest pozostanie w domu, poświęcenie się dla społeczeństwa, izolowanie się i utrzymywanie koniecznych odległości, a jednocześnie demonstrowanie zakazanych prawnie zachowań w miejscu publicznym. W rocznicę katastrofy smoleńskiej pod pomnikiem na placu Piłsudskiego złożono kwiaty w asyście wojska. W uroczystości brali udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek czy premier Morawiecki. Dalszy ciąg tekstu pod galerią: co na to wszystko zdrowia? Łukasz Szumowski był gościem programu Roberta Mazurka. Dziennikarz zapytał go, czy jako lekarz oraz minister nie uważa, że zostało złamane prawo. Jego odpowiedź sprawi, że wścieknie się wielu. Po pierwsze, pamiętajmy, że to naprawdę była gigantyczna tragedia i zwykle tę uroczystości obchodziło wiele tysięcy osób. Teraz był tam premier, który reprezentuje cały rząd, tłumaczy swoich kolegów Łukasz Szumowski, jednak dziennikarz nie dał za wygraną i wprost zapytał, co uważa na temat całej uroczystości oraz czy politycy stosują się do swoich własnych zaleceń. Przyznał też, że nikt nie pytał go o opinię w związku z organizacją wydarzenia na placu Piłsudskiego. Dziennikarz dopytywał ministra. Robert Mazurek nie odpuścił i wciąż dopytywał, czy zalecenia resortu Łukasza Szumowskiego były wykonywane w czasie obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej. Oczywiście, zgoda, odległości powinny być większe. Być może wszyscy powinni być w pewnych odstępach czasowych, powiedział przyparty do muru minister. Obywatele stosują się i wierzą, że rząd wdraża niezbędne restrykcje, ale jednocześnie pokazuje ignorancję i podwójne standardy. To może być nie do przyjęcia dla wielu zdenerwowanych. Źródło: